Gratulujemy oczywiście i pytamy o wrażenia, jak było podczas tego drugiego etapu. Wydaje mi się, że z jednej strony było trochę łatwiej, bo już człowiek był obyty trochę z tą sceną, na pewno stres był dużo mniejszy niż za pierwszym razem. Wydaje mi się, że miałem dzięki temu więcej kontroli nad sobą, ale z drugiej strony mi się wydaje, że ten program jest dużo bardziej taki wymagający jakby artystycznie, gdzie trzeba pokazać dużo swoich możliwości, dużo pomysłowości w tych utworach, szczególnie na przykład w walcach czy polonezach. I do tego też stawka rośnie tak naprawdę, więc też po prostu coraz większa presja się pojawia. A czy są jakieś pozytywne emocje podczas takiego recitalu, podczas takiego występu? Poza stresem, poza tym, że jest to konkurs, jest to rywalizacja. Czy jest radość z koncertowania? Tak, na pewno. Jakby jest radość dzielenia się tą muzyką i tego, że można jakby też nawet popisać się tym, co tak naprawdę się przygotowało przez te ileś miesięcy pracy nad tymi utworami, czy nawet lat czasami. Absolutnie walce. To po prostu była dla mnie. To było takie wejście trochę na głęboką wodę, gdzie bardzo mało grałem tego typu muzyki, takiej bardziej salonowej i bardzo lekkiej też. I wydaje mi się, że zawsze się lepiej czułem w takich ciemniejszych barwach, w takim mocniejszym repertuarze. Nagle odnalezienie się w takich miniaturkach, które są bardzo lekkie i właśnie, tak jak mówiłem, salonowe, na pewno było dla mnie wyzwaniem dużym, żeby też dojść jakby do prawdy, jaka jest w tych utworach. Jednak to są takie miniatury, które są dosyć prosty sposób napisane, no i trzeba to jednak zagrać w bardzo ciekawy sposób, żeby to nie było po prostu nudne. Kwestia interpretacji bardzo ważna, ale ja zapytam o to, co już zdążył Pan powiedzieć podczas jednego z wywiadów. Mianowicie chodzi o to, że powiedział Pan, że marzył o tym, żeby nie grać Chopina i żeby nie uczestniczyć w tym konkursie. Zmieniło się to? Tak, jakby absolutnie. Wydaje mi się, że jednak z wiekiem stwierdziłem, że jednak może jest sens w graniu tej muzyki. Jakby odczułem, że po prostu wszyscy ludzie już grali ją tak dobrze. Dlaczego ja mam grać tą muzykę, skoro mogę grać inne utwory, skoro mi więcej sprawiają przyjemności, skoro po prostu nie są tak oklepane, że się tak kolokwialnie wyrażę. Wydaje mi się, że jednak można jeszcze cały czas dużo znaleźć, można naprawdę odnaleźć też w tych utworach siebie i to jest na pewno piękne uczucie, kiedy się gra tą muzykę. Dobrze. Bardzo lubię grać Brahmsa, Debussy'ego, Schumana, generalnie takie niemieckie albo francuskie klimaty, takie nieklasycystyczne. Odejdźmy na chwilę od muzyki. Tu sięgam również do Pana wypowiedzi. Powiedział Pan, że towarzyszy Pana życiu chaos, także twórczy. I gdyby miał Pan zebrać wszystkie zainteresowania, które Pana dotyczą, to byłoby ich bardzo wiele. Czy zdradził nam Pan odrobinę poza graniem i poza pianistyką? Co to by było? Znaczy powiem, że naprawdę ciężko będzie stwierdzić, co dokładnie. Znaczy, na pewno dużo się interesuję jakimiś takimi sprawami związanymi z geografią, technologią, takimi trochę astrofizycznymi. No naprawdę, jakby to jest kompletnie pomieszane. Myślę, że to też zależy jakby od danego momentu. Na przykład w danym miesiącu będę się tym interesować bardziej, a w innym po prostu zupełnie czymś innym nagle. A w ostatnim miesiącu jakie zainteresowania towarzyszyły Panu poza... W ostatnim miesiącu naprawdę nie było czasu praktycznie na nic, trzeba było tylko ćwiczyć. No właśnie, a jak wyglądają te przygotowania, ten ostatni czas, tuż przed występem? Czy są jakieś rytuały, czy jest, nie wiem, jakiś amulet, coś na szczęście, co towarzyszy Panu podczas występu? Znaczy ja przede wszystkim modlę się, żeby nie dostać numeru 1 albo generalnie sesji porannej o 10, bo jestem strasznym śpiochem, więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu się wyspać i im później dostanę to granie, tym dla mnie lepiej. Wcześniej grałem o 14.30, teraz grałem o 17.00 i już czułem zupełnie jakby inny komfort grania. A tak to jakichś specjalnych rytuałów nie mam. A przygotowanie? W zasadzie lubię poćwiczyć dokładnie utwory, tak jakbym normalnie ćwiczył każdego dnia. Dzięki temu jakoś większą swobodę czuję też w graniu potem tych utworów na scenie.